Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Farkas i jak widzicie po tytule jest to rywalizacja Dusz Mścicieli po aktualizacji 7.1. Tak, mówiłem o rywalizacji w filmie głównym do aktualizacji oraz już nie miało być dodatkowych filmów, ale jak pamiętacie nie powiedziałem wszystkiego, ponieważ o wszystkim nie wiedziałem wtedy. Teraz troszkę się przez tydzień pobawiłem tą rywalizacją, więc się dowiedziałem co nieco i chciałem w jednym filmie zawrzeć wszystko co się dowiedziałem. Mimo że tego, o czym nie wiedziałem, czyli punktach tygodniowych i tych plusowych punktach napisałem tam w opisie, ale wiem, że też dużo osób nie czyta, więc postanowiłem nagrać osobny film od rywalizacji, więc już nie przedłużając wstępu, zaczynajmy. Co się tyczy rywalizacji? Jak wiecie, cały system się zmienił, tak? Teraz nie jest tak, że losuje nam najbliższego przeciwnika samemu, tak? Że system sam losował. Tylko my wybieramy spośród 5 wylosowanych przez system, tak? To są przeciwnicy mający mniej punktów i więcej niż my. I my sobie decydujemy z kim chcemy walczyć. Nieważne kogo wybierzemy, zawsze dostajemy taką samą liczbę punktów za wygraną i przegraną. To znaczy za wygraną dostajemy oczywiście więcej, a za przegraną mniej. Ale zawsze to są punkty na plus. I zawsze jest to ta sama liczba punktów, czyli 65 za wygraną i 14 za przegraną. I do tego są dodatkowo dodawane punkty te tutaj. Czyli jak pamiętacie w filmie z aktualizacji, ja tam dostawałem plus 77, czyli 65 plus 12, bo jak pamiętacie miałem plus 12, teraz mam plus 18. Jak te punkty plusowe i większą ilość punktów się uzyskuje? A to bardzo proste, dzięki punktom tygodnia. Jak widzicie system ognia i wiatru mają po plus 2, światła i elektryczności po plus 4, wody i mroku po plus 6. O co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o sylfy jakie mamy. Jak widzicie, ja mam Lokiego, czyli to jest mrok i światło, to jest plus 10 punktów tutaj. Wiatr to jest plus 2, czyli już mamy 12 i woda to jest 6, czyli już mamy łącznie 18. I stąd te punkty dodatkowe się biorą. Na przykład teraz weźmy Posejdona, wywalmy, to zobaczycie, że o te 6 punktów mi zniknie. Jak widzicie, zgadza się, o te 6 punktów mi zmalało. Czyli do tej bazowej liczby punktów 65 czy 14 za przegraną, zawsze dostajemy te punkty na dole i dzięki temu zdobywamy więcej punktów do rankingu. Na przykład teraz jak włożę frygę, czyli wiatr i wodę, to dostaję plus 8 dodatkowo, czyli mamy plus 2, plus 2, tu mamy już razem 10, no plus 2, plus 2, tak, no bo wiatr i wiatr, plus woda, plus 6, no to już jest 10, 4 i 6 z mroku i tego mam plus 20 do punktów. Teraz zobaczycie, że jak tak mi sylfy zawalczą, nie wiem czy z kimś wygram, tu powinienem dostać 85 punktów za wygraną. Tu jest przeciwnik z najmniejszą ilością punktów, zobaczymy czy dam radę go pokonać, no bo wiecie, stawiłem Frega, Frega to jest nowy sylf, który trafiłem z wymiany, więc nie wiem jak ona się spisze tutaj jako wsparcie, ale chyba się spisze. Znaczy się ona umrze, ale po prostu tutaj tego powinienem dostać i jak widzicie dostałem plus 85 punktów. Czyli tak jak mówiłem, bazowa 65 plus 20 dodatkowych i dzięki temu mamy do rankingu plus 85 punktów, dzięki czemu zdobywamy więcej punktów. Teraz specjalnie zmienimy z powrotem na Posejdona. Tak, weźmiemy, zmniejsza sobie ilość zdobywanych punktów i będzie plus 18. Czyli 65 plus 18 powinienem dostać 83 za wygraną. Zobaczmy, czy moje przypuszczenia są dobre. Tak, weźmiemy sobie najsłabszego, no bo chcemy wygrać. Jak widzicie, plus 83 punkty dostałem, tak? Wcześniej było 85, no bo było plus 20, a teraz mamy 83. I to samo tyczy się przegranych walk. Z tego co właśnie zauważyłem, za przegranych jest 14 bazowych, plus jeszcze te punkty dodatkowo dochodzą, więc możemy też właśnie znacznie więcej zyskać. Jak widzicie, ja mam przeciwników znacznie słabszych niż są moje sylfy, więc wam przegranej raczej teraz nie pokażę. Ale właśnie tak polega na ten system punktowy. Więc im więcej punktów, więc jeśli chcecie zdobywać więcej punktów, no to musicie wstawiać najlepsze sylfy. W tym tygodniu, tak jak widzicie, najlepiej stawiać Odyny, na przykład Lokich, no bo wtedy macie podwójnie liczone, tak? Tutaj mam tylko za na przykład wiatr plus 2. No ale na przykład jakbym stawił 2, no to już by było więcej, tak? Jak wyciągnę tutaj... czekajcie, jak ona ma? Demeter, tak? A wstawię Frygę, no to już mam plus 24 do punktu. Fakt, że mi to znacznie zmniejsza tego punktu, no bo tak jak mówiłem, no Fryga nie jest w ogóle
tego, nie z Sheena. No ale mam już plus 24, tak? Więc tak jak mówię, no najlepiej, najwięcej punktowane nas akurat tym razem plus 4, plus 6, no to 10 łącznie 30 za oddymy są, tak? Punktów dodatkowo, no to można 95 punktów za wygraną dostać. Więc tak to mniej więcej wygląda. Więc teraz tak to właśnie wygląda z systemem walk w rywalizacji dusz mściciela. Czyli wybieramy sobie jednego z pięciu przeciwników, któregokolwiek chcemy i zawsze dostajemy taką samą liczbę punktów za wygraną. Oczywiście powiększoną o to, jakie selfy sobie wstawimy, tak? No i wtedy mamy oczywiście więcej punktów do rankingu. Ale tak jak mówię, nieważne kogo wybierzemy, zawsze jest ta sama ilość punktów. 65 plus te punkty na dole, a te punkty na dole biorą się stąd. Więc trzeba sobie codziennie, znaczy się co tydzień, przeglądać, jak teraz system walk się prezentuje i jakie walki, jakie selfy są preferowane, tak? No oczywiście łączone selfy będą miały najlepiej, no bo wtedy są dwa żywioły. Dwa żywioły, no to zawsze podwójna ilość punktów zgarniana, tak? Plus 4, plus 6. Jakbym stawił na przykład samą tego Atenę, nie Adenę, Afrodytę teraz to jest, no to oczywiście dostanę tylko plus 4, nie dostanę już plus 6. No to tak jak mówię, no łączone sylfy mają tutaj przewagę, jeśli chodzi o rywalizację, ale też nie do końca, no bo na przykład jak ktoś ma słabe łączone, no to lepiej chyba dostać te punkty, mniejszą ilość tych tutaj, ale wstawić mocniejszego, pojedynczego na przykład sylfa. No ale to jest, wiecie, taka dygresja. No i co się tyczy nagród, to już wspominałem, tak, zmieniły się oczywiście na plus. Tutaj macie zawsze pokazane, jakie obecnie nagrody za daną pozycję w danej lidze dostajecie, a konkretne nagrody możecie sobie sprawdzić tutaj. Jak widzicie, nagrody są o wiele lepsze, tak, bo są zaawansowane kule skupienia, fragmenty skupienia duszy pozwalające połączyć w jedną kulkę umożliwiającą połączenie sylfów w dwa typy. Więc jest to naprawdę teraz fajnie zrobione. No i trzeba, tak jak mówię, kombinować, jakie sylfy wkładać, tak? Czy zawsze wkładać najlepsze, czy tutaj coś zmieniać dla punktów i tak dalej. Więc to jest takie główne są zmiany, tak? Że właśnie za wygraną jest 65 plus coś i za przegraną z tego co zauważyłem jest 14 plus te punkty na dole. Jest to tyle, jeśli chodzi o rywalizację dusz mściciela. Więcej nie mam już chyba nic do powiedzenia, ponieważ to już chyba wyczerpuje cały temat rywalizacji dusz mściciela. Więc cóż, ja dziękuję wam wszystkim za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Legend nie tylko. Życzę wam jak zwykle miłego dnia, wieczoru, w zależności kiedy oglądaliście. Pa, pa!